Jackson JS32 Rats. Siema, Darek Piątkowski z tej strony. Mam dzisiaj do testów dla Was taką gitarkę. Jest to gitara Made in China. Jest to jeden z niższych modeli Jacksona, chyba najniższy z Floydem. To jest taki a la Floyd Royce Special, tylko sygnowany tutaj jako Jackson. Jest to JS32 Rats Black and White Beavers. Gitara wykonana jak na swoją cenę, bardzo fajnie. Mamy tutaj tak, korpus 100 poli, gryf jest jednoczęściowy klonowy, normalne klucze olejowe, tutaj piękny biały binding, nabite na postulnicę są 24 progi, postulnica jest wykonana z amaratu, blokada strun, Floyd Rose Special sygnowany logiem Jacksona, potencjometr, volume ton, trójpozycyjny przełącznik, gryf przykręcany, skala 25,5 i dwa humbuckery sygnowane logiem Jacksona o wysokim poziomie sygnału. No to co, zagram Wam parę dźwięków.
No jak? Podobała Wam się ta gitara? Powiem Wam szczerze, że zacznę może od zalet. Mnie ona bardzo siedzi. Przede wszystkim mega ergonomia. Ja kocham V-ki. Wkładam sobie tutaj pomiędzy nogi. Najwygodniejsza gitara świata. Bardzo wygodny gryf. Taki trochę wypłaszczony. Nie za gruby, ale wygodny. Nieźle całkiem nabite progi. Tutaj końcóweczki pięknie wykończone. Nic tutaj nie haczy. Fajne brzmienie. Rasowe. Floyd West Special nawet całkiem nieźle się sprawuje. Wiadomo, on nie jest z takich dobrych materiałów wykonany jak te droższe modele, ale na początek czemu nie? I przede wszystkim ten wygląd. Ja kocham V-ki. Co do wad. Jedną z wad to jest wyważenie gitary. Zobaczcie, sobie stanę. I ona mi leci trochę na główkę. Prawdopodobnie tutaj trzeba byłoby zmienić punkt mocowania, bądź mega gruby pasek zastosować, bo leci na główkę. Co jeszcze do wad? Mówiłem tej cenie mega jakość wykonania, ale znalazłem dwa takie maleńkie babole tutaj przy bindingu. Nie wiem, czy będzie widać. Tu przy samej końcóweczce. I tutaj. Ale to dosłownie takie minimalne. Więcej wad w tej cenie nie widzę, także szczerze polecam dla początkującego gitarzysty, dla średnio zaawansowanego. Jak ja bym miał sobie zostawić, no to co bym zrobił? Zmieniłbym humbuckery, zapuściłbym pod strunicę, bo jest trochę wysuszona, no i w zasadzie mógłbym grać. Hasło na dzisiaj, napiszcie w komentarzu na dole, to będzie JS32. Także ja będę wiedział, kto obejrzył do końca. Dzięki za uwagę, dzięki za wszystkie komentarze, za lajki i widzimy się jak zwykle w każdą środę o godzinie 19:00. Trzymajcie się mocno. Nara, cześć.